Wioletta Wasilewska z Olecka ma jedno marzenie. Żeby mieć właśnie kiedyś swoje mieszkanie, no najlepiej domek, żeby każda z nich miała swój pokój, żeby miała to, czego po prostu ona by chciała. Ponad 3/4 Polaków marzy o własnym domu. Niestety, opieka nad szóstką małych dzieci uniemożliwia na razie realizację tego planu. Cała rodzina utrzymuje się tylko z jednej pensji. To tylko jeden z problemów stojących na przeszkodzie przy ubieganiu się o kredyt na upragnione 4 kąty. Kolejnym jest wkład własny. Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad zmianami, które sprawią, że banki przestaną udzielać kredytów na 100% wartości nieruchomości. Szansa na uzyskanie kredytu osób, które nie posiadają wkładu własnego, jest zawsze trochę mniejsza niż tych, które taki wkład posiadają. Niestety, państwo wasilewscy nie mają co marzyć o oszczędnościach. Rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć i dużą rodzinę, i dom z ogródkiem, może być idea stworzona przez Bank Ochrony Środowiska. Podstawowym elementem, który pozwoli na realizację budowy samospłacającego się domu, jest zgodnie z przedstawionym przez nas modelem posiadanie działki przez potencjalnego właściciela domu. Może się okazać, że zarabia bank, ma pewność w postaci stałego dopływu kapitału przez wiele, wiele lat, ale mogą także skorzystać ci, którzy będą brali te kredyty na budowę tych domów i mogą się oni wtedy stać prosumentami. Taki samospłacający się dom będzie mógł sam na siebie zarabiać dzięki odsprzedaży zielonej energii ze słońca do sieci. Warunkiem jest jednak wejście w życie przepisów, które będą pozwalać na takie działania. Budowa 100 tysięcy takich domów w ciągu 5 lat wpisuje się także w szerszy plan prorodzinnych rozwiązań. Rząd już podejmuje działania dotyczące wydłużenia urlopów wychowawczych, dotyczące zwiększenia udziału i dostępności żłobków i przedszkoli. Więcej informacji o programie Samospłacający się dom na stronie ekomyślnikpolska.pl/ekodom.